Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć. Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 263. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Mówi się, że wszystko jest dla ludzi i dotyczy to również medycyny estetycznej. Choć zwykle ma ona albo przeciwników, albo zwolenników, dzisiaj spojrzymy na nią nieco łagodniej. Jako społeczeństwo mamy tendencję do oceniania osób, które decydują się poprawić swoją urodę, ale może zamiast tego edukujmy się, jak robić to odpowiedzialnie. Zaprosiłam do siebie ekspertkę świadomego dbania o zdrowie i urodę, Anetę Hregorowicz-Gorlo, manualistkę i pasjonatkę dotyku, twórczynię Face Modeling Program. Spotkałyśmy się, by odczarować świat chirurgii plastycznej. Porozmawiamy o zagrożeniach i konsekwencjach ingerowania w tkanki naszego ciała. Dowiemy się, jak podjąć świadomą decyzję o zabiegu, jak wybrać odpowiedniego eksperta i przede wszystkim, jak zaopiekować się swoim ciałem w procesie. Dodam jeszcze, że Face Modeling Academy jest partnerem dzisiejszego odcinka. To manualny system biorewitalizacji twarzy i ciała, stworzony przez moją dzisiejszą gościnę, Anetę, która od niemal 15 lat pracuje z kobietami, towarzysząc im w odkrywaniu długoterminowego piękna budowanego poprzez zdrowie. Face Modeling Academy szkoli certyfikowanych specjalistów, dzięki czemu z terapii możesz skorzystać w kilkuset autoryzowanych gabinetach w Polsce i na świecie. Aneta tworzy w ramach Akademii edukacyjne kursy online dla kobiet, w których uczą się dotyku i skutecznego wprowadzania pozytywnych wzorców do codziennej, domowej pielęgnacji. Aneta to skarbnica wiedzy, dlatego z wielką przyjemnością zapraszam Was do naszej kolejnej już rozmowy. Cześć Anetko. Cześć Karolinko. Jest mi tak miło i dobrze witać Cię tutaj, może nie tutaj konkretnie, w tym samym miejscu fizycznie, ale na pewno w tym miejscu w przestrzeni głosowej. I cieszę się, że jesteś po raz drugi. Wierzę, że jeszcze wiele fajnych rozmów przed nami i na samą myśl o tym, że będziemy rozmawiać, to jestem z jednej strony podekscytowana, a z drugiej strony, jak Cię widzę, to zawsze czuję taki spokój. Witaj. Ja też jestem bardzo szczęśliwa i mam motyle w brzuchu. Mamy tyle wspólnego. Kocham rozpływać się w Twoich dźwiękach. Kocham Twoje podcasty i w ogóle to, że dzisiaj rozmawiamy i jeszcze taki wspaniały temat, to jest miód na moje serce. No ja sobie tak myślę, że warto zacząć konkretnie, bo też w nawiązaniu do tego, o czym mówiłyśmy sobie przed nagraniem, mamy taką tendencję w ogóle jako ludzie, żeby sobie budować historię o postaciach, nazwijmy to tak, w ten sposób w internecie i przypisywać im pewne, nawet takie powiedziałabym skrajne cechy. Tak my w ogóle jako ludzie lubimy sobie kategoryzować, że coś jest albo czarne, albo białe. Tak jest to jakaś tam nasza natura. I tak jak w przypadku osób, które na przykład mówią o samorozwoju, czy o uważności, o mindfulnessie, nam jest ciężko sobie wyobrazić, że ta osoba, nie wiem, złości się, albo czasem powie coś niemiłego. Tak samo w Twoim przypadku może być, że kiedy promujesz dbanie o siebie, dbanie o swoje ciało w sposób naturalny, powolny, uważny. No właśnie, sama mówiłaś, że jesteś postrzegana jako naturalistka. Tak. To wiele osób zakłada, że to jest w 100% zawsze Twoja filozofia i będziesz szła w stronę natury. No ale czy my jesteśmy albo, albo? Czy Ty zawsze jesteś tylko taka? Genialne pytanie i cieszę się, że zaczynamy od tego. Ja uważam, że w ogóle to, co powiedziałaś przed chwilą, że troszkę taka forma oceny człowieka jak książki przez okładkę,
nie zagłębianie się w takie, wiesz, szczegóły, że tak powiem, całej istoty, może powodować, że obserwując kogoś, sugerujemy się tylko i wyłącznie wybranymi elementami, prawda? I tutaj, jeśli chodzi o mnie, przede wszystkim ja kocham masaż, kocham dotyk, kocham naturoterapię. Uważam, że w ogóle jesteśmy jako ludzie, jesteśmy szczególnie teraz w takiej potrzebie, żeby sięgać do tych korzeni. Natomiast to, co jest dla mnie bardzo ważne, to ta codzienność, która pozwala nam doświadczać przeróżnych dziedzin w kontekście, wiesz, nawet tej urody i zdrowia i tego, jak się prowadzimy, jak odbieramy nasze życie, całej psychosomatyki i tego, co to ciało może doświadczać. Przede wszystkim to, co jest dla mnie ważne, żeby być w zgodzie ze sobą. I to, że ktoś mnie odbiera jako naturalistkę, nie oznacza, że głośno i otwarcie nie opowiem na przykład o redukcji piersi, operacji chirurgicznej, na jaką się zdecydowałam, bo uważam właśnie, moi drodzy, żeby przełamywać te wszystkie konwenanse, żeby oczywiście mogłam się schować, Karolinko, na 3 miesiące po operacji, wrócić z mniejszymi piersiami, twierdząc, że na przykład był to efekt jakiejś super diety, cud, ubyło mi kilka kilogramów i mieć z głowy ocenę, prawda? Z głowy jakieś takie, no właśnie, kategoryzowanie. Ale uważam, że jeśli dzielę się z ludźmi, szczególnie poprzez Instagram, czy jakieś wywiady z sobą, swoją pasją, swoimi działaniami, to również mogę opowiedzieć o tym, czego doświadczam obok. I właśnie tym była operacja plastyczna piersi i oczywiście były plusy i minusy i sama o tym wiesz, bo często o tym rozmawiałyśmy. Natomiast jestem za tym, żeby korzystać z dóbr medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, ale być refleksyjnym co do tego, bardzo wysoko refleksyjnym. No właśnie, czasami też, wiesz, mam wrażenie, że kiedy my próbujemy zarówno innych, jak i siebie wsadzić w jakąś szufladę i postawić gdzieś na jednym końcu spektrum, czy typu w 100% naturalnie, albo medycyna estetyczna to po prostu moje drugie imię, tak oczywiście to w tym momencie przerysowuję, to jest nam, można powiedzieć, łatwiej podjąć decyzję, bo my już jesteśmy w tej szufladzie, wiemy tak, mniej więcej, jakie dokładnie tam są zasady, no więc nie trzeba się tak za bardzo obserwować, nie trzeba sprawdzać tego, co jest dla nas. A tutaj w pewnym momencie Aneta mówi, że my możemy wybrać i stąd, ale to zależy od tego, jakie mamy potrzeby, jakie mamy wartości, jak zbadaliśmy sytuację, no to tutaj zaczynają się schody, bo my chyba nie potrafimy często w ogóle stwierdzić, czego my chcemy. Czego my potrzebujemy? Które z tych czasem narzędzi są narzucone, nasze? No właśnie, tak, czy my naprawdę chcemy narzucone tego zrobić, bo nasze serce tego pragnie? Czy społeczeństwo nam narzuciło, że my będziemy się na przykład upiększać w dany sposób, albo w drugą stronę będziemy to bojkotować? Dokładnie tak. Gdzie jest ta granica, wiesz? Gdzie jest ta granica, że jest coś naturalne, holistyczne, korzystne? I gdzie jest ta granica pomiędzy tym, że przesadzamy z poprawą naszego wyglądu, czy przesadzamy z dbałością o zdrowie, tak? Gdzie jest ta granica? Troszkę tak, jakbyśmy mówili też o myciu zębów. Może ktoś w ogóle stwierdzi, że dobrze byłoby nie mieć zębów albo nie korzystać z usług stomatologa, bo natura tak chciała, żeby te zęby nam wypadały, psuły się, tak, prawda? Gdzie jest ta granica? Więc to wszystko w dużym czuciu, w dużej, że tak powiem, refleksyjności, uważności na swoje potrzeby, bo i skalpel może być pomocny, tak? I bardzo często ratuje życie człowieka i medycyna estetyczna, również jej dobrodziejstwo może być wykorzystane na rzecz takiej, wiesz, rewitalizacji, wspierania tego slow agingu, terapie manualne, masaż, holistyka. Niech to wszystko będzie zrównoważone, niech to, ja zawsze tak mówię, poczęstuj się z tego pięknego tortu kawałeczkiem stąd, kawałeczkiem stąd. Bądź w tym też taka rozważna i mądra, żeby nie dawać się też takim reklamom, billboardom, głośnym, szumnym, wiesz, hasłom, które mówią, że zmienią twoją urodę poprzez ten i ten zabieg i my ustawiamy się w kolejkę i bezrefleksyjnie korzystamy, prawda? To jest bardzo istotne. Ale też zastanawia mnie to, czy pracując w tej branży, w której jesteś i też mając pewną, chciałbym powiedzieć, reputację, no wiesz, co mi chodzi, po prostu, tak, że jesteś łączona z pewnymi, tak, hasłami, czy kiedy poruszasz temat medycyny estetycznej, to spotykasz się bardziej właśnie z zaskoczeniem czy oceną, czy na przykład czujesz, że masz przyzwolenie na to, żeby łączyć te tematy medycyny estetycznej?
I znowu mądre pytanie, bardzo i bardzo celne, ponieważ zwykle ludzie się dziwią na moją odpowiedź, ponieważ oczekują, że kiedy opowiadają mi o tym, że szykują się na jakiś zabieg, mówię to o kobietach, z którymi pracuję, czy gabinetowo, klinicznie, czy szkoleniowo, i tak nieśmiało mówią, wiesz, Aneta, słuchaj, właśnie jestem umówiona na plastykę nosa, ale nie wiem, co ty na to, czy ja mogę korzystać w ogóle z masażu, czy będę wykluczona. Wiesz, to jest takie próżne, mój kształt nosa mi się nie podoba, męczę się z tym, patrzę na siebie w lustro od kilku lat i decyduję się. I przy okazji też chciałabym na przykład, nie wiem, podnieść powieki, chirurg zgodził się na podwójny zabieg, co ty na to. I często ta osoba jest zadziwiona, że ja mówię, super, słuchaj, świetnie. Wspaniale. Bądź jednak świadoma, że warto do takiego zabiegu się przygotować, że nie jest to obojętne dla organizmu. Natomiast jeśli czujesz, że ta korekta nosa czy korekta powiek sprawi ci taką radość, że rzeczywiście twoje ciało tego potrzebuje, bo blizna, jaka zaistnieje po operacji, będzie zdecydowanie mniejszą blizną na ciele niż ta, która przez wiele lat jest tobie fundowana przy takich myślokształtach, kiedy pojawiasz się przed lustrem i po prostu nie lubisz siebie, nie akceptujesz siebie do końca, ten nos przeszkadza ci w relacjach intymnych, prawda? A może mówimy nawet tutaj o takim też aspekcie zdrowotnym, może nie oddychasz dobrze przez krzywą przegrodę, nie śpisz dobrze, czyli twoja jakość życia jest obniżona, prawda? I taka operacja plastyczna nosa może pomóc ci po prostu lepiej żyć, ale miej świadomość, jak się przygotować i też jak się rehabilitować tuż po operacji. Więc ja jestem za tym. Ja jestem za tym, żeby łączyć tę terapię i korzystać z dobrodziejstwa różnych dziedzin. Ale to jest trochę smutne, nie? Że nam jest tak łatwo oceniać wybory innych ludzi w kontekście medycyny estetycznej, bo na przykład jesteśmy świadomi ewentualnych skutków ubocznych, czy tego, że możliwe, że to nie rozwiąże wszystkich problemów danej osoby. No ale to już niech ta osoba zdecyduje, prawda? To ona musi sprawdzić, czy to jej pomogło, czy nie. I chyba w zależności od tego, czy rzeczywiście to była jakaś taka potrzeba serca, a nie coś, co zostało nam w jakiś sposób wmówione, to wtedy jest ta ulga. Masz takie też obserwacje z kobietami, że one odczuwają zmianę w swoim właśnie w jakości życia, w zadowoleniu z życia po tym, jak zrobiły operację plastyczną i nie wpadły w wir, że teraz muszą wszystko poprawiać, bo to może być takie zastrzeżenie. To jest pułapka, dokładnie. Mówimy o takim rozważnym decydowaniu, prawda? O takim refleksyjnym podejmowaniu decyzji świadomie, przy gadaniu tego z psychologiem, przy gadaniu tego z niejednym chirurgiem, ale może kilkoma, bo każdy pewnie będzie miał inną wizję. Natomiast oczywiście sama jestem, Karo, takim przykładem i to jest niesamowite. Ja 1,5 roku temu poddałam się redukcji piersi, gdzie jeszcze 10 lat temu mówiłam, że nigdy w życiu, przecież ja jestem taka holistyczna i właśnie tu też wpadłam w ten wir, wiesz. Tak. Natura mnie taką stworzyła. Co powiedzą ludzie, prawda? Aneta, ty promujesz masaż, promujesz dotyk, jesteś ze sobą, przecież mówisz, że trzeba siebie kochać, akceptować, ale halo, jeśli wypada mi ząb, jedynka, dwójka, trójka, który rzeczywiście widać, który brak tego zęba nie pozwala mi jeść i jest dysfunkcja na poziomie całego ciała, no to prawdopodobnie ja będę chciała ten ząb jak najszybciej uzupełnić, prawda, żeby wrócić do harmonii. Jeśli miałam bardzo duże piersi, mój kręgosłup na tym cierpiał, moja postawa, pewność siebie, zamykanie ramion, wiesz, i seksualność nawet, jakiś rodzaj skrępowania, ale przede wszystkim w jednym słowie ciężaru, którego dzisiaj nie mam, to siedzę przed tobą i zresztą rozmawiałyśmy przed nagraniem, że ja jestem tak szczęśliwą kobietą. Ja chodzę, wiesz, nago po domu, jestem lekka, witalna, zaczęłam się więcej ruszać. Ja po prostu pokochałam ćwiczenia, pokochałam ruch na nowo. Jestem przeszczęśliwa. I teraz, jeśli zapytasz mnie, czy ja polecam operację plastyczną, to pewnie powiem, że nie polecam, bo oczywiście uważam, że to była jedna z bardziej inwazyjnych operacji, jaką można pewnie przejść. Natomiast ze świadomością, z przegadaniem z dobrym właśnie chirurgiem, moją wysoką świadomością, że trzeba pracować z blizną, trzeba ten organizm przygotować. Dziś z tego miejsca mogę powiedzieć, że zrobiłabym to jeszcze raz. A jak podjąć właśnie taką świadomą decyzję o tym, żeby
poddać się takiemu inwazyjnemu właśnie zabiegowi i skąd wiedzieć, że to rzeczywiście właśnie pochodzi z nas, że to jest nasza potrzeba i że to jest ta ostateczna decyzja, która będzie nam służyć. No pewnie też nie mamy nigdy gwarancji, że nie będziemy tego żałować po fakcie, ale czy masz jakieś takie wskazówki, jak dopytać siebie o to, czy to jest właśnie to rozwiązanie? Przede wszystkim czas. Wiesz, żeby to nie była taka chwilowa zajawka. Zobaczyłam coś w reklamie, przeczytałam w artykule, wiesz, jakaś praca mnie tu zainteresowała, widok gładkiej dziewczyny na okładce, nie wiem, reklama jakiegoś super urządzenia, które po 3 zabiegach ma spowodować, że twoje policzki podniosą się na wysokość brwi, wydłuży się szyja, a twoje nogi staną się dłuższe. I ten czas na refleksję, po pierwsze, po drugie, dla kogo chcę to zrobić? Czy to jest partner, któremu podobają się cycaste, wiesz, kobiety i ciągle powtarza, że jakby to było, gdybyś miała większe piersi? To się czerwona, zdarza. Czerwona lampka, flaga, do widzenia. Tak. Czy to jestem ja, Aneta, która ma te piersi bardzo, bardzo duże? Każdy stanik, który nakładam, wbija mi się fiszbinowo w całe ciało, mam blizny, mam wbite ramionczka, boli mnie, kiedy uprawiam sport, boli mnie, kiedy biegam, krępuję się przyległych ubrań, kiedy jestem bardziej, wiesz, taka, bym powiedziała, fit. Kojarzą mi się uwagi ze szkoły chłopaków, którzy mówią, ale cycolina. I generalnie zastanawiam się, czy to jest do przerobienia, rozmowa z psychologiem, z psychoterapeutą, a może właśnie też z przyjaciółką. Więc czas. Drugie pytanie, dla kogo to robią? Czy to jest tak naprawdę dla mnie? I trzecia rzecz, czy udaje się w dobre ręce? Czy oddaję swoje życie i swoje zdrowie w najlepsze możliwe ręce? Czy to sprawdziłam? Czy to jest jedyny lekarz czy specjalista, który... Wiesz, ja opowiadałam Ci, mogę to teraz powiedzieć, o wizycie u ortopedy? Tak, pewnie. Bo myślę, że to jest ważne. Kiedy wybieram się właśnie z moim bolesnym kolanem i przynoszę lekarzowi prześwietlenie mojego kolana, oczekuję pomocy właśnie tutaj w tym obszarze i lekarz patrzy się na moje usta i na moje bruzdy nosowo-wargowe, twierdząc, że usta są zbyt wąskie. Uwaga, mam 28 lat, a bruzdy zapadają się zbyt bardzo i pytanie, czy chcę wyglądać jak moja matka. Na zasadzie, panie doktorze, czy pan wie, jak wygląda moja matka? No nie, no ale na pewno już jest wiekowa i pewnie nie podoba się pani starzenie. I teraz uwaga, jeśli grunt, jaki mamy, jeśli nasze obniżone samopoczucie, obniżone, bo to też jest ważne, jak na dziś zadane pytanie o twój wygląd, bo mamy różne fazy naszego samopoczucia, albo nawet my kobiety, jaka faza menstruacji, nie menstruacji, faza księżyca, faza naszego cyklu jest. Bo jeśli pora roku, wszystko, a może nas zostawił partner. Jeśli ten lekarz zapytałby mnie o to w momencie, kiedy miałabym zachwiane poczucie własnej wartości, to oczywiście, że autorytet w postaci lekarza w białym kitlu, który mówi, że mam wąskie usta i opadające policzki i może trochę kwasu hialuronowego, bo właśnie przed chwilą ukończył weekendowe szkolenie z modelowania ust, sprawi mi, że będę lepiej się czuła i moje wąskie usta mu się nie podobają. I teraz uwaga, halo, komu się one mają podobać? Mnie czy lekarzowi, prawda? Jeśli nie będę stabilna w sobie, to takie właśnie sytuacje będą się przydarzały, że w momencie, kiedy dany specjalista czy człowiek, któremu oddajemy swoje ciało, swoje życie, swoje zdrowie, stwierdzi, że trzeba by było coś tu poprawić, bo się, przepraszam, pani sypie, to może to być takie, wiesz, no, taki los na loterię. Jak poddam się zabiegowi, tego już nie cofnę, czasu nie cofnę. Może to tylko usta, a może to będą nici chirurgiczne, wiesz, nici liftingujące, które ktoś mi założy, bo mam obwisły podbródek. Czasu nie cofnę, prawda? Nie ma czasu na refleksję, a ona jest bardzo ważna. Trzeba było zapytać pana, czy te zabiegi uzdrowią twoje kolano. Właśnie, wiesz, ja zrezygnowałam z wizyty po kilku minutach i to był dla mnie wielki szok i niedowierzanie. Natomiast właśnie wybierając nawet gabinety medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, ale w ogóle specjalistów, którzy mają się nami zaopiekować,
poczujmy, czy rzeczywiście ich interesuje nasza cała istota. Nie tylko to kolano, usta, wiesz, ilość kwasu hialuronowego, które należałoby wstrzyknąć, żeby w cudzysłowie wizyta się kalkulowała, tylko człowiek do człowieka. Wiesz, to jest współpraca, człowiek z człowiekiem. Czy mnie interesuje, czy ciebie interesuje, nalałaś mi teraz pyszną, ciepłą wodę, prawda, zrobiłaś mi dobrą kawę, zanim nagrałyśmy tutaj materiał, miałyśmy rozmowę. Ja zostałam wprowadzona, przywitana, rozgoszczona. Ja czuję się jak, wiesz, taki ważny gość dla ciebie, ważny człowiek, który przyszedł, ma być jakiś tam cel osiągnięty, ale przy tym jest cała ta komplementarna opieka. Wzruszyłaś mnie teraz, ale ja będę dalej trzymała się toru, po którym idziemy. Się toru, tak. Bo poruszyłaś bardzo ważny temat, czyli właśnie wyboru specjalisty i to też jest taki aspekt tego już chyba wieloletniego jakiegoś hype'u czy popularności w ogóle medycyny estetycznej, że ona się stała bardzo, bardzo powszechna i dostępna, co z jednej strony może być dobre, bo to pokazuje, że każdy może mieć do tego dostęp, nie jest to może takie elitarne, więc tu widzę jakieś takie plusy, jak szukam. Tak. Natomiast no, to, że te usługi są tak powszechnie i w tak nieregulowany sposób dawane i udostępniane, niesie ze sobą na pewno dużo konsekwencji, no właśnie, bo może nie każdy może sobie zrobić super research i pójść do tego najlepszego specjalisty, za to wszelkiego rodzaju promocje czy nowe gabinety, które otwierają się, nie wiem, w naszej miejscowości czy na naszej ulicy, zaczynają nas kusić. No i my ufamy, że jeżeli ktoś ma certyfikat i ktoś ma kompetencje do tego, żeby wykonywać dany zabieg, no to zrobi nam to, o co poprosimy. No czy to jest rzeczywiście takie proste? No właśnie, to nie jest takie proste. Chciałam powiedzieć, zrobi nam dobrze, jakby to nie zabrzmiało, ale to jest ważny temat, który poruszyłaś, ponieważ myślę, że świat beauty jest światem, który stał się bardzo agresywny. Agresywny pod tym względem, że szczególnie tutaj będę mówić o kobietach, jesteśmy oceniane pod kątem wieku, tego, czy się sypiemy. Często słyszę takie słowa, wiesz, bo mój lekarz powiedział, że ja się sypię i powiedz, co o tym uważasz. No jeśli w kontekście istnienia i w kontekście naszego życia ktoś wypowiada do drugiego człowieka, że się sypiesz i musisz sobie podnieść to i owo, to oznacza, że interesuje go zupełnie coś innego niż dany człowiek i jego dobro. Czyli jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I nie będę ukrywać, że oczywiście takie mądre zarządzanie tymi zabiegami jest bardzo istotne i bardzo istotne jest to, komu oddajemy się, w czyje ręce, prawda, się oddajemy. I na pewno zwróciłabym uwagę, jeśli chodzi o zabiegi medycyny estetycznej, żeby to byli specjaliści, żeby to byli lekarze, na pewno zawody medyczne. I też uwaga, no nie specjalista od modelowania ust i nie wiem, zakładania nici liftingujących właśnie z dziedziny ortopedii. Pan, który wybrał się na weekendowy kurs i postanawia dorobić sobie, przepraszam, że tak wprost powiem, i zgarnia sobie właśnie takie niewiasty, między innymi z mojej historii, ale też z historii kobiet, które mi opowiadają, że po prostu no, bardzo łatwo w ciągu 15 minut podać botoks, kwas hialuronowy, wypełnić komuś policzki. Jest to bardzo szybki, że tak powiem, zysk, a niestety konsekwencje i te przykrości, które później mogą spotkać danego człowieka, są bardzo często nieodwracalne. Ja tutaj ostatnio miałam taką wizytę w gabinecie, gdzie przyszła do mnie 28-letnia dziewczyna, uwaga, piękna, młoda, piękna rzecz, że tak powiem, względna, bo dla każdego piękne, ja odbieram to jako piękno witalna, wiesz, jeszcze po prostu pomyślałabym raczej o tym, żeby dobrać jakiś dobry krem nawilżający, pokazać ćwiczenia jogi i 3 minuty automasażu raz w tygodniu. Ale wyobraź sobie, trafia na lekarza, gdzie właśnie udaje się na korektę przegrody nosowej, który uświadamia ją, że fajnie, gdyby ten owal był bardziej podniesiony i policzki bardziej wypełnione. Więc przy jednej wizycie wysyła do kolegi za ścianą, który zakłada 28-latce nici liftingujące, podaje kilkanaście mililitrów kwasu hialuronowego w twarz, czyli tego, że tak powiem,
ciała obcego, które prawdopodobnie przy tak dużej ilości tego preparatu bardzo długo będzie metabolizowane przez ciało. Mhm. Więc naczynia krwionośne, nerwy twarzy, tkanki, które bardzo często są ponapinane, zostały dodatkowo zblokowane. I uwaga, co się bardzo często zdarza, twarz nie może dojść do siebie. Czyli występują obrzęki, stany zapalne, nie ma prawidłowej mimiki twarzy. Jakby ciało nie zostało przygotowane na tak inwazyjne postępowanie, a lekarz po zakończonej pracy mówi, no generalnie zależało pani na wymodelowaniu owalu, tak, nos się też tutaj później pięknie zoperuje, wszystko będzie ze sobą super współgrało. Traumatyzacja, tak, z którą później trzeba sobie poradzić. Akurat tutaj dziewczyna przyszła w ramach też, wiesz, autoterapii i takiej manualnej terapii, żeby poradzić sobie z obrzękami, żeby przywrócić tą równowagę mięśniowo-powięziową, ale temat nie jest łatwy. Ja też nie zawsze mogę pomóc. Mhm. Ponieważ pamiętajcie o tym, że ciało obce, które zostało wprowadzone w twarz, w pobliżu nerwów, naczyń krwionośnych, ono jest nadal takim triggerem. Jeśli ja manualnie poprzez masaż, poprzez pracę nawet taką, bym powiedziała, rehabilitacyjną, będę chciała poradzić sobie z tym, to biorę na siebie ogromną odpowiedzialność. Możemy poradzić nerwy twarzowe, możemy spowodować, że te tkanki na nowo, że tak powiem, będą przechodziły traumę. Więc to jest temat bardzo głęboki, szeroki. No, czy da się zatem odpowiedzieć na pytanie, czy takie zabiegi są, wiesz, albo odwracalne, albo czy takim osobom można pomóc, albo jak próbować sobie pomóc? No, z tego, co ty mówisz, wynika, że to jest bardzo indywidualna kwestia, ale czy możesz powiedzieć, że jest nadzieja dla tych osób, które na przykład czują, że popełniły błąd albo trafiły do złego specjalisty? Wiesz, oczywiście, że jest nadzieja i zawsze można to zrehabilitować, ale tu potrzebny jest czas, jak również współpraca. Bardzo często, wiesz, mamy też takie współprace pomiędzy chirurgami plastykami, pomiędzy medycyną właśnie estetyczną, lekarzami, psychodermatologami i rzeczywiście pacjenci są odsyłani do nas w przypadku sytuacji, kiedy tkanki nie zareagowały pozytywnie, tak? Kiedy trzeba wdrożyć taką harmonizację układu mięśniowo-powięziowego, żeby przywrócić na nowo taką fizjologiczną prawidłowość, tak, w działaniu. Natomiast jest to czas, jest to współpraca również z pacjentem, prawda, który podejmuje się takiego działania. Natomiast jeśli mowa o zabiegach i nieodwracalnych takich konsekwencjach, no to dla mnie są to nici liftingujące i to jest zaszywanie. Wiesz, taki mój ostatni wpis, piękno grubymi nićmi szyte, gdzie właśnie doświadczam, jak kobiety zgłaszają się do nas po mało przemyślanych decyzjach, wiesz, że na przykład sobie zliftingują twarz za pomocą właśnie nici haczykowych, które niejednokrotnie nie rozpuszczają się tak szybko, jak mówią o tym producenci. I może tutaj opowiem o swoich obserwacjach i doświadczeniach, bo to, co mówią badania i reklamy, to mówią o tym, że oczywiście to służy skórze, że powoduje produkcję kolagenu, że taka nitka będzie stymulowała i tak dalej. Natomiast to, co ja obserwuję, to są blizny w ciele, po prostu. Wyobraźmy sobie, że zaszywamy sobie kawałek tkanki śródskórnej, kawałek skóry, haczykujemy ją, zawiązując na czubku głowy. Pomijam to, że mamy bardzo mocną, unerwioną tkankę na twarzy. Mamy mnóstwo naczyń krwionośnych. Zablokowanie światła naczyń krwionośnych, czy węzłów limfatycznych, czy stworzenie takiej tamy na rzece powoduje, że nasza twarz woła o ratunek. Skóra oczywiście będzie bardzo rozogniona, najczęściej będzie opuchnięta, powstaną stany zapalne i zostanie zaburzona cała architektura nie tylko twarzy, ale też ciała. Mogą powstać bóle migrenowe. Wiesz, to jest bardzo, bardzo szeroki temat i to jest nieodwracalne. Natomiast też rozmawiałyśmy przed nagraniem. Są zabiegi, które powiedziałabym są odwracalne i nawet błąd w postaci tak zwanego naszego zabiegu modnego botoksu, tak? Który jest nazwą handlową tylko i wyłącznie. Jest to neurostymulator, neuromodulator popularny w naszym świecie. I jeśli ktoś podda się takiemu zamrożeniu mięśni, czyli jeśli, wiesz, zastosujemy właśnie tą toksynę botulinową w danym obszarze, to mamy jakieś 3-4 miesiące urlopu mięśniowego i możemy wrócić z powrotem do naszych ruchów mimicznych. Mhm. Więc są pewne zabiegi, które są odwracalne,
a które później niestety po wykonaniu takiego zabiegu no, możemy przez wiele, wiele lat odczuwać konsekwencje. Żałuję, że nie nagrałam swojej miny, jak mówiłaś o niciach, bo to było dosyć wymowne. Ty jesteś czuła na ten temat. Niestety tak, ale ja powiem ci, nie zdawałam sobie sprawy, że takie techniki są nadal popularne. Wydawało mi się, że wiesz, to są jakieś takie historie typu gwiazdy Hollywood sprzed kilkudziesięciu lat, które miały pozaszywane właśnie jakieś haczyki, chociaż mówię jak totalny laik, ale jest to dla mnie coś abstrakcyjnego. Czy to, że to jest nadal praktykowane w salonach, to jest norma, czy to jest raczej już przestarzała technika, która powoli odchodzi na przykład właśnie z takiej powszechnej praktyki. I wiesz, tutaj ja nie jestem ekspertem medycyny estetycznej ani chirurgii plastycznej. Ja zajmuję się terapiami manualnymi i dotykam tych twarzy i też współpracuję z lekarzami. I powiem ci, że już w Stanach na przykład odchodzi się w ogóle od filerów. Odchodzi się od nici. Chirurdzy plastycy w ogóle mówią, że niekoniecznie lubią przyjmować pacjentów, którzy są, może brzydko powiem, napakowani różnego rodzaju ciałami obcymi w postaci właśnie bardzo gęstych wypełniaczy, tudzież nici. Te tkanki w środku, one bardzo często nie żyją tak, jak mogłyby żyć. Chodzi mi o dożywienie, wiesz, naszą krwią, o prawidłowość takiego drenażu limfatycznego. I teraz, uwaga, taki chirurg plastyk, jeśli zajmie się na przykład redukcją obrzęków pod oczami za pomocą właśnie wycięcia przepuklinowej tkanki, jeśli będzie chciał wykonać operację korekty nosa, to taka twarz, która w środku nie ma, powiem to wprost, prawidłowego krążenia krwi i natlenienia, że ta skóra jest zdrowa, wiesz, soczysta, oddychająca, to takie tkanki nie poradzą sobie z regeneracją, nie będą się dobrze rehabilitowały, nie będą się dobrze goiły po pracy chirurgicznej, więc obserwuję, że w ogóle Stany i w ogóle ten nasz Zachód bardziej odchodzi, natomiast jeszcze w Polsce bardzo obserwuję, no, takie, obserwuję przebudzenie, natomiast temat jest bardzo kontrowersyjny. Po moim wpisie odezwało się mnóstwo kobiet, gratulując w ogóle podjęcia tego tematu, ale ja z tym postem mierzyłam się od kilku miesięcy, wiesz, zastanawiałam się w ogóle, kurczę, zhejtują mnie, to niedobry moment. A co na to lekarze? Na szczęście mądrzy lekarze, mądrzy specjaliści, którzy pracują komplementarnie i którym zależy na dobru zdrowia i urody pacjentów, podpisują się pod tym. Ale z czego wynika ta kontrowersja? Jakie są najpowszechniejsze zarzuty, kiedy rzucasz właśnie takim tematem? Wiesz, bo łatwo mówi się o tym, jakie są piękne efekty i rezultaty. No, przed i po działa na mózg. Czyli widzę reklamę, okej, tu po tym zastrzyku, po tym wypełniaczu, czy po tych niciach będę znowu młoda, znowu piękna, znowu bardziej chciana, kochana, akceptowana. I my nie zastanawiamy się, to trochę jest tak, jak widzimy wierzchołek góry lodowej, co jest właśnie pod wodą. Czyli okej, poddaję się zabiegu liftingującego właśnie za pomocą nici. Tutaj widzę rezultat końcowy, ale w zasadzie nie widzę, co moja skóra i moje tkanki przeżywają pod spodem, albo nawet nie wiem, co do końca będzie się działo po tym zabiegu. Czy moje ruchy mimiczne będą swobodne? Więc warto, żeby ktoś nas uświadomił. Przepraszam, hello. Co to sprawi? Dlaczego nie mogę dotykać później swojej twarzy? Bo często te panie wracające, napakowane tymi cudami, mówią, wiesz co, przepraszam cię bardzo, ale dostałam taką informację, że ja przez kolejne 6 miesięcy w ogóle nie mogę dotykać swojej twarzy. Więc ja się do cholery pytam, co jest tej buzi, że jej nie możesz dotykać? Czy tam jest jakaś bomba, wiesz, tykająca? Co tam jest, że nie możesz, wiesz, dotyk? To życie, dotyk to krążenie, dotyk to radość w ogóle, wiesz, istnienia. No to dlaczego mam myć swoją buzię dotykając jak, wiesz, tykającej bomby? Co mi się tam poprzesuwa? No to oznacza, że to nie jest prawidłowe w moim przekonaniu. Ja po prostu wierzę, że na mocy tego, że coraz więcej osób będzie te tematy poruszało, zmieni się ta branża i ona zacznie być, no właśnie, bardziej humanitarna. No właśnie chciałam powiedzieć proludzka i pro-ludzka. Trochę dobrze się zgrałyśmy z tym, bo smuci mnie, że wiesz, mamy w rękach kolejne narzędzie, które może nam zrobić krzywdę. Mamy bardzo niską świadomość społeczeństwa i to jest też coś, o co bym cię chciała dopytać, bo też mówiąc o swoim zabiegu, powiedziałaś mi prywatnie, że przygotowywałaś się do niego przez wiele miesięcy i potem dbałaś o siebie
post factum. I o tym też się mało mówi, nie? Że my w ogóle w dzisiejszych czasach lubimy te rozwiązania instant, a najlepiej, żeby ktoś za nas coś zrobił i za nas w ogóle cały problem rozwiązał. I oczywiście, no sami sobie prawdopodobnie nie zrobimy zabiegu medycyny estetycznej, ale zakładamy, że idąc do gabinetu, oddajemy się w czyjeś ręce, wychodzimy, jesteśmy naprawieni, upiększeni i żyjemy sobie dalej. A co z tym wszystkim, co dzieje się wokół? No, mówiłyśmy trochę o przygotowaniu mentalnym i podejmowaniu decyzji, świadomie, ale czy my też nie powinniśmy być bardziej świadomi tego, że my od teraz, czyli od tego czasu przed przeprowadzając się przez ten proces jakiejś tam rekonwalescencji i wchodząc w swoje dalsze życie po korekcie wyglądu, my też wkładamy pracę, my też właśnie pracujemy z tym ciałem i musimy jakoś o nie dbać, o to nowe ciało nawet. To jest kolejne... Zadajesz genialne pytania. Myślę, że to będzie bardzo wartościowe. Chyba założysz podcast. Chyba założysz podcast. To jest bardzo wartościowe i myślę, że twoi słuchacze bardzo to doceniają, bo te pytania są właśnie głębokie i takie... Też chciałabym o tym kiedyś usłyszeć. Jak na przykład środowisko wspierające nasze procesy regeneracji. Od tego zacznijmy. Jeśli decydujemy się na jakikolwiek zabieg, czy to będzie medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna, nawet terapia manualna i masaż, bo to też są zabiegi estetyczne, prozdrowotne i tak dalej. Uwaga, jakie są warunki środowiskowe, jak moje ciało jest zaopiekowane, odżywione, nasycone, nawodnione, wyspane, czy ono będzie w stanie przyjąć tą nową, ten nowy bodziec, tą nową Anetę, tą nową Karolinę, bo uwaga, każda ingerencja w ciało jest zapisem. Zapisem emocjonalnym, zapisem mentalnym i wizualnym również. Czy moje ciało jest gotowe na bliznę? Czy moje ciało ma zdrową krew, która jest odżywiona, która jest nasycona tlenem, żeby poradzić sobie z regeneracją? Rany, uwaga. Czy to będzie mezoterapia nawet? No bo nie mówimy już tu nawet o zabiegach, wiesz, bardzo inwazyjnych, jak, nie wiem, powiększanie piersi, korekta nosa, plastyka uszu, ale mówię nawet o mezoterapii igłowej. I dziewczyny często mówią, a wiesz, ja byłam tylko na mezoterapii, albo byłam na osoczu bogatu płytkowym, ale mam anemię, mam nadzieję, że ten koloryt skóry mojej się poprawi. No halo, jeśli my ostrzykujemy, proszę teraz dobrze mnie zrozumieć, bagno i ostrzykujemy zewnętrznie witaminami, minerałami, to, przepraszam bardzo, to będzie terapia krótkoterminowa. Bo jeśli środowisko nasze wewnętrzne nie jest zharmonizowane, jeśli moja morfologia, moje wyniki badań, moja krew nie jest, wiesz, w balansie, poziom minerałów, tak, w organizmie dostarczany, to zabieg zewnętrzny przede wszystkim nie pomoże, ale po drugie może zaszkodzić. Wiesz dlaczego? Z uwagi na to, że zaistniałe stany zapalne w organizmie są dla naszego ciała challenge'em i tak wyzwaniem. On walczy o życie, o przetrwanie. Największe zasoby pójdą na serce, nerki, wątroby, żołądek, jelita, bo tam są organy, dzięki którym żyjemy. Uwaga, drodzy Państwo, dziewczyny, to do Was. Skóra jest najdalej oddalonym narządem od centrum. Bardzo ważnym narządem, ważącym niemal 20 kg, 2 metry kwadratowe. Natomiast dla naszego organizmu, przykro o tym mówić, ale jest tylko skórą i tylko taką sukienką zewnętrzną, która nas, że tak powiem, chroni, termoreguluje. I uwaga, jeśli moje ciało walczy o życie i ratuje żołądek i serce, bo jestem w jakimś super, wiesz, kortyzolowym, że tak powiem, hajpie i jestem w stresowych sytuacjach cały czas, to nie będzie tutaj miejsca i przyzwolenia na regenerację skóry na wysokim poziomie. I każdy zewnętrzny zabieg, czy to będzie mikronakłuwanie, czy to będzie toksyna botulinowa, czy to będzie osocze bogatopłytkowe, czy laseroterapia, będzie znowu triggerem, czyli tym stresorem. I efekty mogą być nie tylko niezadowalające, ale nawet, powiedziałabym, zagrażające naszemu zdrowiu i życiu. A kiedy już przygotujemy nasz organizm, będziemy mieć dobre wyniki badań, będziemy czuli, że to nie jest bagno, a cudowna polana, tak. To czy są też jakieś dodatkowe praktyki, o których musimy pamiętać, albo jakieś, no właśnie praktyki to jest dobre słowo, bo czynności, które na przykład wiążą się z tym, że po zabiegu, czy przed zabiegiem, ale zakładam, że po zabiegu, my będziemy musieli po prostu przeznaczyć trochę więcej czasu na to, by od tę nową
dajmy na to twarz zadba. Nową wersję siebie, tak, nową twarz, tak. Nowy wymiar, tak? Bo zawsze chcemy, żeby było lepiej, prawda? Tak. Zależy nam na tym, żeby to było na plus. To może być tak, że marzymy o wysoko uniesionych policzkach, ale uwaga, zostały one tak, ta skóra została tak naciągnięta, mówię teraz na przykład o niciowaniu i implementacji nici liftingujących, że nie jestem w stanie uśmiechać się, nie jestem w stanie... Mało tego, nie jestem w stanie zamknąć porządnie buzi, albo moja wyściółka tłuszczowo-mięśniowo-powięziowa jest w dysharmonii i owszem, policzki są wysoko, ale są za wysoko, albo mam blizny i wzrosty przy uszach i to blokuje w ogóle mój zmysł słuchu, bo są i takie sytuacje, prawda? Albo ktoś podał nieprawidłowo toksynę botulinową, sparaliżował mi połowę twarzy, jestem wygładzona na blachę i generalnie pożądałam tego wygładzenia, braku zmarszczek, ale teraz moje mięśnie obszaru szyi, mój kręgosłup, moje dolne partie ciała, które przejmują to przewodnictwo mięśniowe, bo gdzieś to się musi rozłożyć, prawda? Jak zablokuję sobie mięśnie czoła, skroni i okrężne mięśnie oka, to uwaga, jak się uśmiecham szczerze i soczyście, to dolne mięśnie, dolne partie twarzy przejmują tą siłę i moc i jest dysfunkcja. I teraz przede wszystkim to, co jest bardzo istotne, żeby mieć świadomość, że ja też wkładam pracę. To oznacza, że pielęgnuję swoją krew, pielęgnuję swoje ciało, zadbam o rozluźnienie mięśni. Wiesz, teraz bardzo powszechny jest bruksizm, napięcia w stawie skroniowo-żuchwowym, prawda? Mamy bardzo dużo na głowie obowiązków, więc nasze mięśnie i skóra głowy jest bardzo napięta. I teraz jeśli nie zredukujemy tych napięć i nie usuniemy tych przyczyn, czyli blokad mięśniowo-powięziowych, ale też takich emocjonalnych, i będziemy to ciało jakoś szczególnie czy twarz naciągać, to dochodzi do zaburzenia totalnie równowagi. Ja to zawsze mówię tak, że brak zmarszczek na twarzy nie oznacza, że ta twarz jest zdrowa. Wręcz przeciwnie, często widzimy, że te skóry są cienkie, naciągnięte, nabrzmiałe, mają nienaturalne rysy twarzy i jesteśmy ewidentnie w stanie zaobserwować, że coś tu nie gra. A zmarszczek nie ma, prawda? Użyłaś takiego fajnego stwierdzenia na początku, że jeżeli interesuje nas slow aging. Mhm. Dlaczego slow aging? Co to znaczy? Czemu nie anti-aging? Wiesz, bo ja lubię o tym mówić. Proces starzenia jest naturalny. My się starzejemy od dnia narodzin. Od pierwszego oddechu idziemy już ku starości w cudzysłowie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo powiedziałam ci o tym, że gdyby jabłko nie dojrzało, to nie mogłybyśmy go zjeść. Prawda? Tak. Gdybyśmy chciały zatrzymać jabłko jako owoc na etapie, kiedy to jabłko jest jeszcze, nie wiem, blade, zielone, to zawsze słyszymy, słuchaj, no nie jest tego niedojrzałego, bo ci zaszkodzi, prawda? I dla mnie ten slow aging to jest takie przyzwolenie, takie, wiesz, otulenie tego procesu starzenia, tego przemijania, że bądźmy dojrzali, pokażmy jakiś wyraz tej przemijalności i bądźmy mądrzy w tym slow agingu, to znaczy slow, czyli wolno, z przyzwoleniem, z szacunkiem, z uważnością i też z akceptacją, że przemijamy, bo często, nie wiem, słyszałaś o takim powiedzeniu, wiesz, bo ja się starzeję godnie. Co to oznacza godnie? Starzeć się godnie to oznacza, że chcemy być sprawni, witalni, bo w moim przekonaniu młoda może być 80-latka, jak i stara 30-latka. Wiesz, jeśli ktoś się nie rusza, jeśli ktoś nie wykorzystuje potencjału, wiesz, ciało tak naprawdę, nasz cały szkielet mięśniowo-kostny, kostno-mięśniowy potrzebuje ruchu jako pompy dla układu limfatycznego. I teraz tak przeskoczyłam do tego tematu z tą dojrzałością. Mhm. Zobacz, ile pięknych ludzi w dojrzałym wieku, kiedy ma 70-80 lat, ma te zmarszczki na twarzy. Widzisz taką babuszkę, nie wiem, 90 lat, ona ma te zmarszczki na twarzy. Ale kurna, ta babuszka przejdzie więcej kilometrów niż ja, jest bardziej wyprostowana, jest witalna. Widzisz tą młodość w jej oczach. To teraz uwaga, ten slow aging jest dla mnie tym, żeby być po prostu w środku zdrowym, żeby mieć błyszczące oczy i nawet czasem przyzwolić sobie na te zmarszczki, jakie lubisz. To jest slow aging.
Użyłaś stwierdzenia też, że godne starzenie i w mojej głowie pojawiły się takie dwa hasła, że to godne może być po pierwsze pogodne. Pogodne. Co jest super. W ogóle super. Tak. Ale też takie pogodzone, że godne, bo jestem pogodzona z tym, że się starzeję i to jest dla mnie okej, bo jakbym się nie starzała, znaczyłoby, że coś jest nie tak. że się cofam. Tak. Tak, to by była raczej anomalia. Tak, ale pogodne to jest cudowne słowo i też, słuchajcie, to nie chodzi o to, Karola, to nie chodzi o to, żeby godnie się starzeć i nie robić ze sobą nic, wręcz przeciwnie. Właśnie wybierz sobie instrumenty, narzędzia, które spowodują, że czujesz się lepiej, że wyglądasz lepiej. I ja na przykład, jak się cofnę czasem do wieku, nie wiem, 20 lat, a nawet 18, ja miałam tyle zarzutów do siebie, tyle pretensji, wiesz, to mi się nie podobało, nie lubiłam swojej twarzy, totalnie nie lubiłam. Dzisiaj sobie tak myślę, że od momentu, kiedy zaczęłam się dotykać, kiedy zaczęłam się ze sobą zaprzyjaźniać, to właśnie też przyzwoliłam sobie mało tego. I na dotyk, i na pielęgnację, i na ruch, i na to, że mogę być i w takiej formie, ale może też będę chciała skorzystać właśnie z, że tak powiem, dobrodziejstwa chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej, bo godnie to znaczy rozważnie, bo godnie to znaczy mieć wolność wyboru. Tak? Pięknie to powiedziałaś, ale mówiąc, że nie byłaś zadowolona ze swojej twarzy, też w mojej głowie pojawiła się taka refleksja, też oczywiście w nawiązaniu do naszych prywatnych rozmów, że no to jest okej, że nam się może nie podobać nasza twarz czy nasze ciało. Mamy do tego prawo, szczególnie, że żyjemy w świecie opanowanym przez kulturę diet, kanonów piękna i który nam narzuca to, jak mamy wyglądać. Więc trudno by było nie mieć kobiet i mężczyzn pełnych kompleksów. Także to nie jest w żaden sposób jakiś atak w kierunku tych, którzy nie akceptują swojego wyglądu, bo też nie o to chodzi. Ale mamy taką tendencję, że my nie chcemy się pogodzić ze swoim wyglądem, jakoś wydobyć to piękno, jakoś to ciekawie zmodyfikować, tylko na przykład marzy nam się, żeby wyglądać jak znana aktorka czy znana modelka. I dlaczego to jest pułapka, kiedy chcemy zmienić swój wygląd w nie nasz wygląd? Wiesz, tutaj bardzo dużo zależy od tego środka, od całej naszej psychiki, od tego, czym zostaliśmy odżywieni w dzieciństwie. Jeśli nie lubimy swojego odbicia w lustrze, to bardzo często, ja nawet tutaj dzisiaj Tobie wspomniałam o takim pojęciu jak dysmorfofobia, prawda? Jest to zaburzenie postrzegania swojego ciała. Ja chyba taką dysmorfofobię miałam przez dłuższy czas i nawet w szkole, wiesz, kiedy miałam naście lat, porównywałam się do szczupłych dziewczyn, do dziewczyn, które miały te buzie takie alabastrowe. Ja przez swoją chorobę reumatoidalnego zapalenia stawów brałam, wiesz, dużo sterydów, leków i więc puchłam, bo po tych lekach się po prostu puchnie i nie akceptowałam tego stanu. Nikt mi też nie wytłumaczył, że jest to proces, że to minie, jak można z tym pracować. Nie było psychologów, wiesz, ja nie miałam nigdy rozmowy z psychologiem, a bardzo tego życzę wszystkim osobom, które właśnie popadły w taki proces zaburzonego postrzegania siebie, bo często jest tak, że właśnie ta dysmorfofobia charakteryzuje się tym, że nie widzimy w sobie nic dobrego, choćby widział to cały świat, to my uprzemy się na pulchne policzki albo duży biust i widzimy siebie jako tylko ten duży biust, albo tylko te pulchne policzki. I to jest wręcz takie no, maniakalne. Żeby z tego wyjść, naprawdę trzeba pomocy osoby, która zna się na temacie i wierzę, że teraz w ogóle budzi się świat w tym kierunku i coraz częściej o tym rozmawiamy i to jest fantastyczne, że w ogóle ten temat poruszasz. Tak, ja się cieszę, że odpowiedziałaś w ten sposób, bo te zaburzenia postrzegania własnego ciała są bardzo powszechne, a nadal mocno nieuświadomione, ale do czego nawiązuję, to jest czepiając się jabłka, o którym powiedziałaś, wspomniałaś mi, że jabłko by nas nie interesowało, jakby nagle ktoś nam przyniósł to jabłko świecące się na niebiesko. Tak. Stwierdzilibyśmy, że coś z tym jabłkiem jest nie tak. I też o tym myślę, wyobrażając sobie twarz, która chciałaby się zmienić, chciałaby wyglądać piękniej, ale ty możesz wyglądać piękniej nadal zachowując jakąś harmonię twojej, no właśnie, twojej symetrii twarzy, twoich części naturalnie twarzy, a nie próbując zmienić się w kogoś zupełnie innego. I chodzi mi o to, że nam się czasami wydaje, że z korzyścią dla nas i dla otoczenia byłoby, gdyby po prostu cała moja twarz się zmieniła. Tak. A okazuje się, że
wtedy ten efekt może wcale nie być taki satysfakcjonujący. Nie możemy czuć się pięknie w swoich oczach dokładnie i dla innych. I też obserwujemy coś takiego w świecie medycyny estetycznej, że dużo osób zaczyna wyglądać podobnie i zupełnie inaczej niż oryginalnie, podczas gdy dobrze wykonany zabieg medycyny estetycznej, to można się zaśmiać, że to jest taki, którego nie widać. To jest zawsze najbardziej luksusowy tak, zabieg. Ja mam z tego zawsze ubaw, jak ktoś powie, że ale super, że ta aktorka nic sobie nie zrobiła. Ja też myślę sobie, ona po prostu zrobiła to dobrze. Tak. I właśnie o to chodzi, że jak przekonać też ludzi, żeby nie próbowali zmieniać sobie twarzy na cudzą twarz, tylko żeby zachowali to, co w nich już jest. To, co naturalne, żeby podbić to naturalne piękno. Dobrze o tym teraz opowiedziałaś, bo często właśnie te aktorki, piosenkarki, które wydaje się, że one nie korzystają z medycyny estetycznej czy chirurgii plastycznej, to po prostu trafiły w bardzo dobre ręce, bo myślę, że idą takie czasy, że właśnie to zachowanie tej indywidualności, tych rysów twarzy, które są nieoczywiste. Zobacz, najwięksi teraz projektanci czy artystyczne fotografie skupiają się na tych modelkach, które są jakimiś unikatami, wiesz. Może właśnie ta brak symetryczności, a może lekko odstające uszy i przekrzywiony nos, a może trochę bardziej wąskie usta. Więc zauważmy, że teraz myślę, że świat się budzi, Karolina. Mhm. I że poszukujemy, interesują nas ci ludzie. Natomiast ludzie, którzy chcą na siłę przerysować twarz i upodobnić się do kogoś, niestety mogą nas w jakiś sposób odstraszać. I też o tym rozmawiałyśmy, że tutaj wchodzą już takie zaburzenia społeczne. Bo jeśli ktoś tę twarz ma zdeformowaną, karykaturalnie przerobioną, wywołuje w nas taki odruch reakcji i zagrożenia. Triggeruje nas, ponieważ nasz mózg i nasze, takie to jest bardzo nieświadome, odbieranie drugiego człowieka, który ma zaburzone ruchy mikromimiczne, które nie wyraża swojej ekspresji, nie ma, wiesz, połączenia pomiędzy tym, co mówi, a niewerbalnym ruchem właśnie twarzy, powoduje, że czujemy zagrożenie i niejednokrotnie te osoby mają problemy w takich społecznych relacjach, w zaangażowaniu społecznym, w ogóle w relacjach. To jest niesamowite. Mm. I kolejny temat, wiesz, o którym się nie mówi. Cała nadzieja w tym, że jednak ta edukacja będzie się zwiększała, ale też myśląc o twojej praktyce, często chodzi mi po głowie to, że mówisz o tym, jak wszystko jest połączone. No nie? Że wydaje nam się, że mamy napięte czoło, czy mamy jakąś bruzdę na czole i Aneta mówi mi, że coś jest z moimi łydkami i wtedy po prostu moja głowa eksploduje, że sobie jak to? Nadal tego nie mogę pojąć, więc rozciągam te łydki. Tak. Ej, poczekaj, to jest dobry moment, bo chciałam w ogóle wrzucić taką anegdotę, teraz mi wróciła do mnie, bo ty dzieliłaś się swoimi jakimiś dziwnymi doświadczeniami z osobami, które przeszły szkolenie z medycyny estetycznej. Ja też miałam przyjemność mieć taką dyskusję w zeszłym roku, kiedy to właśnie pewna osoba, której nie znałam jakby prywatnie zbyt blisko, zrobiła sobie taki kurs, jest po jakimś tam medycznym wykształceniu, ale zupełnie niezwiązanym z medycyną estetyczną, ani też z pracą z ciałem. Chociaż no, lekarz zazwyczaj coś tam z ciałem ma wspólnego, ale nieważne, nie o to chodzi. I ona była tak bardzo, bardzo zachwycona tym, że ma teraz te nowe kompetencje. Mówiła o tym, że ćwiczą z dziewczynami na sobie profilaktycznie różne techniki wypełnienia. Dodam, że ta osoba miała 26 lat. I pamiętam, że zaczęłam dopytywać, bo ciekawiło mnie to jej podejście, co rozumie przez tą profilaktykę, co rozumie przez to próbowanie technik medycyny estetycznej na sobie. I ona powiedziała mi, że no, ona uważa, że każdemu by się to przydało. I ja zaczęłam się śmiać i mówię, że ja mam tak bogatą mimikę i tak cały czas wykrzywiam twarz, że ja wiem, że po prostu moje czoło naprawdę nosi to na sobie. Ona mówi, no tak, widzę, to zdecydowanie by się przydało. I ja się zaśmiałam jakby w duchu, ale to jest też to, co ty powiedziałaś na początku, że byłam akurat w dobrym miejscu, ja wiem, że mam zmarszczki na czole i wiem, że po prostu robię cały czas jakieś dziwne miny i prawdopodobnie mogłabym, choćby fajnymi ćwiczeniami, które mam od ciebie, sobie nad tym pracować, ale czy my potrzebujemy, wiesz, usłyszeć od kogoś, co jego zdaniem powinniśmy sobie poprawić? No jeżeli akurat mamy właśnie gorszy dzień, może w ogóle nie czujemy się okej z tym, jak wygląda nasza twarz, wtedy stwierdzimy, no tak, wszyscy to widzą. Trzeba coś z tym zrobić i to wtedy nie jest do końca nasze. Więc myślę, że w ogóle bym też tak czyje to jest? Apelowała, żeby może nie komentować wyglądu.
nie... Jak ty się czujesz? Może pierwsze pytanie, jak ty się ze sobą czujesz? Jak ty się ze sobą masz? Najważniejsze jest to, żeby... Wiesz, to jest bardzo często, jak panie pytają... Pani Aneto, moje worki pod oczami, czy można coś z nimi zrobić? I ja tak patrzę, przełykam ślinę i mówię tak, z tego co zrozumiałam, to mówisz o tym, że przeszkadzają ci cienie i worki pod oczami i przepraszam bardzo, ja ich nie widzę. Mhm. Widzę tu niewyspaną kobietę. Niewyspaną, zestresowaną. W grę wchodzi bardzo często alkohol. To też chcę tutaj powiedzieć, jak już tak myślę, że ten podcast pójdzie w świat, że moi drodzy, nie definiujmy siebie po naszych też nawykach, codziennych nawykach i po tym, jak możemy różnie wyglądać i trafiamy w różnym stanie do różnych ekspertów, którzy mają na nas super pomysł na dany dzień. Nie pytając nas, jak żyjemy, jak śpimy, jaki tryb życia w ogóle prowadzimy. I teraz zobacz, osoby, które nadużywają alkoholu. Nadużyć można wszystkiego. Można nadużyć sportu, zakupów, medycyny estetycznej. Można nawet nadużyć masażu. Tak. I mówimy o dawce, bo tak jak Paracelsus mówił, to dawka czyni truciznę trucizną. I przysłowiowe jabłko jest zdrowe, ale jak zjesz 20 kilo, no to wiadomo, co się stanie z naszym żołądkiem. I uwaga, jeśli... Mamy sytuację, w której ktoś stwierdza, że trzeba coś tobie poprawić, to jest jego filtr. I teraz od ciebie zależy, jak ty tu przefiltrujesz tą informację. Bo bardzo często ktoś mi opowiada o obrzękach pod oczami, a ja patrzę i mówię, kurczę, mogłabym tu z szyją popracować, z postawą, wygnieść cały dekolt, bo pani zapada się w sobie, szyja jest, jak ja to mówię, na dwa palce, a od szyi idzie zdrowie. I od zredukowanych napięć w obszarze szyi, czy właśnie klatki piersiowej, mogą te obrzęki pięknie się zredukować. A ona widzi tylko lokalny problem. To tak jak ty się śmiałeś z tych łydek, że mówisz, a zmarszczki na czole, a ja mówię, no twoje łydki są takie napięte, tylna taśma powięziowa, to wszystko ma wpływ. Więc to jest naczynie połączone i też to, czym podlewamy to ciało. Jeśli ja podlewam moje ciało codziennie butelką Prosecco i nie przespałam od 3 lat nocy bez alkoholu, to oznacza, że mój organizm jest, przepraszam znowu za to wyrażenie, bagnem w środku. Tak. I żaden ostrzyk temu nie pomoże. A warto dodać, że jeżeli wydaje nam się, że śpimy dlatego, że piliśmy alkohol, to jesteśmy w błędzie, bo wtedy śpimy znacznie gorzej i zupełnie się nie regenerujemy. To jest kolejny duży mit. Śpimy, bo jesteśmy otruci, przepraszam, że tak wprost powiem. Ale czy ty w ogóle wierzysz, też nawiązując do tej mojej anegdoty, w profilaktyczne stosowanie medycyny estetycznej? Jest takie hasło w ogóle w twoim słowniku, żeby to robić zapobiegawczo? Zapobiegawczo dbałabym o przepływ krwi, naturalnego eliksiru naszej młodości, bez względu na PESEL, czyli ruch, dotyk, odżywienie, nawilżenie. To jest dla mnie profilaktyka. Natomiast dla mnie medycyna estetyczna jest medycyną regeneracyjną. I owszem, bardzo często mnie panie pytają, czy jestem przeciwna totalnie na przykład botoksowi. Botoks to jest tylko nazwa handlowa, która niestety nie ma teraz dobrej prasy, nie ma dobrej, wiesz, dobrego brandu, ale jest to lek. To jest neurostymulator. To jest paralizator. Wysyła twoje mięśnie na urlop. I uwaga, jeśli ktoś ma ogromne bóle migrenowe, ma bardzo bogatą mimikę i tak jak o twoim czole rozmawiałyśmy, że ktoś na przykład ma napięte mięśnie żwacza, bardzo często lekarze polecają, żeby w mikrodawce podać taki neurostymulator, neuromodulator, żeby na chwilę wysłać mięśnie na urlop, ale uwaga, mądry lekarz powie, że proszę szukać przyczyny. W stylu życia, w nawykach, w ekspresji, w psychobiologii organizmu. I taki lek podany w małej dawce i taka neurostymulacja może nam pomóc. I jestem za takim dozowaniem, ale nie nadużywaniem, bo widzę kobiety, które na przykład są ostrzyknięte na blachę, totalnie mają zaburzoną mimikę i to nie jest profilaktyka. Tak samo musimy mieć świadomość, że jeśli wyłączamy mięśnie z pracy, je ostrzykujemy i nie ma tej mimiki w ogóle, to znaczy, że nasze kości, nasze mięśnie są w braku życia, w braku dotlenienia i tutaj bym się obawiała tego, że ktoś może pomylić profilaktykę z zaburzeniem w ogóle fizjologii i pracy naszych tkanek. Tak, to musi być turbo rozważone. Jest takie pojęcie, ale raczej upierałabym się na te sposoby, które naturalnie nam profilaktycznie działają. A tutaj już działamy z zewnątrz.
Super, że mówisz teraz o tym połączeniu, bo tego dotyczyła moja refleksja sprzed dygresji, czyli wychodząca od czoła i łydek. Mhm. To właśnie to, że ty mówisz o tym, że to wszystko stanowi nasz organizm. Jakby nie ma żadnego działania, które przejdzie bez echa, bo to takim małym dominem sobie idzie dalej i ingeruje w kolejne, nie wiem, warstwy naszego ciała czy w inne narządy, tłumacząc to moimi prostszymi słowami. I stąd moje pytanie, które chciałabym Ci zadać pod koniec, bo to jest coś takiego, co mnie zastanawia, jak Ty pozwoliłaś sobie też na to, żeby myśleć o tym, że medycyna estetyczna jest okej, i że ty otwierasz sobie furtkę na to, żeby z niej korzystać, mimo że wiesz, że to zawsze jest ingerencja, to zawsze jest wprowadzenie jakiegoś stanu zapalnego i żeby jakby zaakceptować przed sobą samą, że ja jestem z tym okej i mi to nie zaszkodzi. Mnie to może w jakiś sposób wesprzeć i w tej ostatecznej kalkulacji będę zadowolona. Czy rozumiesz, o co mi chodzi? Tak. Ja w ogóle bardzo sobie jestem wdzięczna, nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale od kilku lat mówię o tym głośno, że ja się w ogóle nie zamykam na chirurgię plastyczną, medycynę estetyczną. Znam wielu wybitnych lekarzy, zresztą z takimi też współpracuję. I odpowiednie łączenie terapii, wiesz, to jest takie magiczne słowo, łączenie tych wszystkich dziedzin nauki, tego komplementarnego podejścia może nam pozwolić na godne, długowieczne, piękne, radosne korzystanie z życia. Możemy się lepiej czuć, lepiej wyglądać, bo jak wyglądamy lepiej, to też lepiej się czujemy. Jak czujemy się lepiej, to też wyglądamy lepiej. To jest takie, wiesz, koło, które się zatacza. I oczywiście, że tak. I naprawdę mój komunikat, szczególnie w mojej pracy zawodowej, jest taki, żebyśmy sobie pozwalali na doświadczanie, ale takie mądre eksplorowanie tego, co przynosi nam technologia, tego, co przynosi nam nowoczesna dbałość o siebie. Korzystajmy z tych tajników medycyny, wiesz, ajurwedyjskiej, starożytnych masaży, całej wiedzy na temat ciała ludzkiego, wiesz, od Hipokratesa, ale również dajmy sobie to przyzwolenie, że te nowe technologie, ale też taka, wiesz, ta nowa medycyna, odkrycia naukowe, badania naukowe, łączmy to po prostu, ale tak świadomie, mądrze, refleksyjnie. Nie dajmy się po prostu, wiesz, wciągnąć takie billboardowe naciąganie i takie szumne hasła, które będą nas później niestety zamiast tych obietnic o długofalowym i długoterminowym pięknie, będą nas przygaszać efektami ubocznymi. I taki myślę, że jest też przekaz tej rozmowy, że my nie musimy się opowiadać za jedną ze stron. Nie musimy być królowymi natury albo królowymi gabinetu medycyny estetycznej. Tak. Jakby po co? Jeżeli chcesz skorzystać z tego, skorzystaj. Jeżeli interesuje cię druga część, to też spróbuj, a może po prostu to łącz. I bardzo życzę w ogóle społeczeństwu takiego odejścia od tej polaryzacji i zero-jedynkowości, ale też takiego większego luzu. W tym, żeby sobie pozwalać. Może na tym etapie życia służy ci styl życia taki, może za chwilę będziesz miał jakąś nową potrzebę, więc nie zamykaj się, nie krytykuj, ale też właśnie nie oceniajmy też tego, że ktoś się na coś zdecydował, bo nie wiemy, co ta osoba tak naprawdę widzi, patrząc w lustro. Dokładnie tak. Taka, wiesz, większa tolerancja, akceptacja, ale też wyrozumiałość, bo my często, jak już powiedziałam na wstępie, oceniamy książkę po okładce. Tak. I bardzo często definiujemy tylko tą zewnętrzność, a jest coś zdecydowanie głębiej. Powiedziałaś dzisiaj tyle pięknych rzeczy, tyle mądrych rzeczy i też tyle edukacyjnych, technicznych, które myślę, że zostaną z nami i dają nam duże pole do refleksji. Ale powiedz mi, czy jest coś na koniec, z czym chciałabyś nas zostawić? Bo wiem, że zawsze masz tyle takich mądrych przekazów, że nie chciałabym poczuć, że wiesz, ucięłam to, bo uważam, że to jest magiczne, że jesteś z nami dzisiaj i możemy rozmawiać i możemy mówić do całkiem fajnego grona ludzi. Całkiem. Dziękuję, Karolina. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że to zdrowie buduje urodę. To zdrowie fizyczne, to zdrowie psychiczne. I moi drodzy, dbajcie o środowisko, w jakim wy jako nasionka wzrastacie. O tą glebę, bo jeśli mamy środowisko sprzyjające, ludzi, którzy nas kochają, przyjaciół, znajomych, naszą pracę, gdzie czujemy się komfortowo, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie czujemy się potrzebni przede wszystkim i nie oceniani za nasz wygląd, bo to jest bardzo istotne, to środowisko też kształtuje nasze życie.
i też poczucia własnej wartości, bo jeśli będę przebywać z osobami, które ciągle się mnie czepiają albo widzą mnie w takiej wersji, chciałyby widzieć w takiej wersji, w jakiej one sobie życzą, no to to jest destruktywne i myślę, że wtedy będziemy podlewani tą uważnością, wiesz, tą przyjaźnią, tą, nawet bym powiedziała, pasją bycia razem albo ze sobą, niekoniecznie z innymi ludźmi. Szukajmy pasji życia na co dzień, tego, żebyśmy kwitli, tego, żeby było nam po prostu w sercu ciepło. Skóra to na pewno również będzie bardzo, 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 bardzo dobrze tolerować. Pięknie to powiedziałaś. Mi na koniec nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć, że jeżeli ktoś lubi słuchać, jak mówisz, to może posłuchać twojego podcastu. O, jak miło. Powiedz, co tworzysz i o czym tam opowiadasz? Może powiem to w jednym zdaniu i ktoś, kto będzie miał ochotę zajrzeć, to zapraszam was gorąco do podcastu Dotykam, gdzie właśnie dotykam różnych tematów związanych ze zdrowiem, z urodą, ale szczególnie właśnie z dotykiem, z tym, co nas dotyka, i to słowo dotykam przewija się cały czas, bo można dotykać i siebie, można dotykać tematów, można dotykać trudnych tematów, więc zapraszam was gorąco i już zapowiadam, że tutaj siedząca przede mną Karolina na pewno też będzie moją gościnią, bo dzisiaj na spontanie temat, jaki wypłynął, moi drodzy, po prostu nie może umknąć. Nie może umknąć. Z przyjemnością. Ja już się nie mogę doczekać i po raz kolejny bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Wspieram, kibicuję i dzięki, że znalazłaś czas dla nas. Dziękuję i że jesteś pięknie. I tyle dobrego robisz. Dziękuję pięknie. Serdeczności dla was wszystkich. Buziaki. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję Face Modeling Academy za objęcie nad nim patronatu. Poszczegóły dotyczące kursów online, szkoleń i zabiegów stacjonarnych odsyłam was do opisu. A ja, jak zawsze, przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca, kiedy to mam dla was solowy odcinek z inspiracjami. Możecie posłuchać mnie na Spotify, na iTunesie i na YouTubie oraz znaleźć na Instagramie pod nazwą Karolina Sobańska, gdzie publikuję regularnie i jest to też przestrzeń dla nas, by wymieniać się przemyśleniami i refleksjami związanymi z konkretnymi odcinkami, ale też przeróżnymi tematami lifestyle'owymi. Raz jeszcze wielkie dzięki, do usłyszenia, cześć!